Nasze Radio Conchita, proszę Państwa, dzwonimy do naszej kochanej tupeciary Litki. Jak ona tam w tej budzie? Jak ona się czuje tam w tej budzie? Co tam się dzieje nad jej głową? Nad może już jej głowami? No, na budę tak. On nie odpowiada, patrz nagle, widzisz? No. A widzisz? O, nie odbiera, patrz. Nie odbiera Litka, widzisz? Aha, poszła gdzieś, patrzeć się zauroczyła. Nie odpowiada, widzisz? I to już jest zły znak. Dlaczego? Dlatego, że ten by nie opowie. No jak pani nie odpowiada nagle na ten. To co będzie? Jak pani nie odpowiada nagle, wiesz, a to durna baba gdzieś pójdzie, będzie gadała z kimś, wiesz, przambi. No i jak tam lata nad głową? Lata. A co on zrobił? No ale on tam, no to w kasku trzeba, no to w kasku, dobrze, już w kasku będziesz chodziła, to, no wiesz, no, a on taki jest, tak, no. Ale jeżeli byłaś bez kasku, no to więc na tym pozostanie, no. No. Tak. No. 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 No, tak. No. No wiesz, no nie wiem, szukam pretekstu, żeby się pokłócić. No, ale tutaj są tacy ludzie pracują, oni się kłócą cały czas. Ale no. To nie ze mną, ten numer brunel, ja mu nosa utrę i tyle, ja nie muszę wierzyć. Ale to mało tego, on jeszcze powie Bieleckiemu. No. Nie wiedziałam, na kogo trafił. Ja sobie tutaj z młodymi inżynierami tam też tam gadam, bardzo miło. No i nie powiedziałam kto, no bo ja nie jestem taka, no. Jeszcze, żeby kapować, ale no. Mnie chyba się tu komuś nie podobam ktoś. Ale oni wiedzą, że ten co odwiedza, to tu mieszka no. Za ścianą. No, więc nie chcę mu na razie tego, ale niech uważa, bo ja potrafię mu dać po łapkach, no. No i bardzo dobrze, broń się, broń się. Bardzo dobrze, no. No. On myślał, że tutaj głupia baba i da sobie trzymać na głowę. No nie ze mną ten numer brunet. Słuchaj, no. Będziesz miał, bardzo dobrze. Słuchaj, będziesz miał okazję dla Nowiczy Pan Wiedlingu, dlatego, że ja byli stopacie, idę na operę i to i tak będę miała 10 tygodni wolnej, no bo będę miała, a między trzecią przejść trzeciej, a tak ja po Nowiczy, to no. No. Się nie dogadamy, się brunerowa. No. No, na razie. No, ale lata tam, lata nad głową, lata, tak? Lata. No. 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 Yeah.
Musimy go doprowadzić do trumny. Już najwyższy czas. A potem będzie urna. Tak. No. Tu ci biedno, nie wychwala mnie pod niebiosa. Na pewnie. Żeby się od czasu do czasu pokazał, że Bóg świat. Tak, tak. My kochanie, te ławki, tak? Oczywiście. No, opierdoliłam jednego, bo tam klucz, wiesz, tam. No, no. On nie oddał klucza, a tutaj tego. Ja mówię, na co jest chłopaki? No. Ale kto nie oddał klucza? Kto nie oddał klucza? No, z tego klucza od tej bramki tam obok. No, aha. Ale tam tej po lewej, tej takiej brązowej. No, 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 no tam dwa wiszą, a trzeci ma bator. No, no. No, no. No, no. No, no. Nie poddawaj się tam, nie poddawaj się, panie zjedzą. No, 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 no. No, 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 tam baba z dziadami. No, no. On do wciapny, on do wciapny, lubi gruszki, lubi śliwki, mówi czereśnie. Ojku, jak się uśmiałam. Ja pan do mnie przywożony, jakim grabem pan do mnie za kim. No, 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 no. No, 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 i powiedz co do Bieleckiego jeszcze. Bo on co sam powie, jak nie uprzedzisz. No, dobra, dobra, dobra. Dobra. No tak, tak było, tak było, że żona to chytra. No. No, to chytra jest 18. No. I dobrze mu tak, o. Dobra, no. No, przypominam power. No bo wiesz, bo ty masz to czepiradło, to ktoś może pomyślałby, że to kask. No. No. Tu się nam podoba, to się kłaniać. No, no, no. No, bo to wiesz, baba, no to wypada. No. No to, że ze wsi, tak? No dobrze. Jajka wam przyniosę, napiekę wam smakołików, upiekę wam przyniosę. No, no, tak. No tak one mówią, no, no, no. Bo to są chamy ze wsi i z Warszawy, spod Warszawy, z Ukrainy. No, no, no. No, no. No, no, a mówiłam, że ci się będzie podobało, no. Kopać, walić, nie dać się. No, no. No, no. No, no. No tak, tak, ty się przespałam, cipkę przybiłam. No dobrze, no na razie. No na razie, jutro będziemy miały pieniążki, żeby kupić bazę. O, urne będą sprawdzały rury. No dobra, na razie, no, no. No, no to cześć. Cześć, cześć. Ale widzicie państwo, no dobra. O Jezus. Radio Conchita, także widzą państwo. Już ta baba się tam wyżywa, no. No, no, no. Ułatwia nam pracę, bo to jest teraz tak, psychologia pracy, która w życiu nie istnieje. I wiele osób współpracujących z tym pismem poświęca mu swój wolny czas po godzinach, a tego czasu, jak wiadomo, nie ma zbyt wiele, bo to jest taka reguła, że ludzie
mający pewne zdolności, nie mają czasu. A ludzie zdolni robią czas kultury. A po drugie, dla czytelników to było zupełnie nie do wychwycenia, że ukazujemy się w takim dwumiesięcznych odstępach, więc kwartalnik chyba lepiej się wpisuje w to, co jest na rynku. No i pierwszy numer z 2017 roku to jest właśnie kwartalnik. A ja wspomniałem o 2013 roku, dlatego że w czwartym numerze 2013 roku tematem numeru była festiwalizacja. I ukazał się tam tekst zatytułowany Pan autorka Ludzie, Sztuka, Pieniądze, czyli festiwalizacja w Polsce. Coś to takiego, ta festiwalizacja. No okazało się, że tym numerem i między innymi tym tekstem otworzyliśmy pewną debatę, która się toczy już teraz bardzo szeroko, nawet do końca nie panuje nad tym, gdzie to można zetknąć. A festiwalizacja, cóż to takiego? No to jedno z najbardziej ekspansywnych, najsilniejszych, najbardziej obecnych współcześnie zjawisk, które kształtują nas, ale chyba najbardziej politykę kulturalną, tak to określę. No bo termin festiwalizacja został wymyślony przez dwóch niemieckich socjologów na początku lat 90. To byli Siebel i Hausermann. I oni mówili przede wszystkim o tym, jak bardzo zmienia się myślenie o organizacji wielkich imprez. Mieli na uwadze przede wszystkim jakieś gigantyczne wydarzenia sportowe w rodzaju Mistrzostw Europy w piłce nożnej na przykład. Ale szybko się okazało, że to, co oni określili efektem oazy, to znaczy władza podejmuje decyzję o organizowaniu czegoś i powstaje jedna oaza, która zasysa wszystkie dookolne pieniądze, organizacje, energię ludzi, że to jest taki mechanizm, który możemy obserwować wszędzie. No i faktycznie, gdy się przyjrzeć polskiemu i lokalnemu, i krajowemu kalendarzowi kulturalnemu, no to właściwie nie ma dnia bez festiwali. Mamy taką masową zmianę terminologii, dawne dni, przeglądy, konkursy, wszystkie zmieniają się w festiwale, co oczywiście związane jest z tym, że festiwal po prostu stał się towarem chodliwym, że bardziej przyciąga sponsorów, że lepiej przyciągnąć na festiwal niż na przegląd jakąś gwiazdę. No tyle tylko, że ma to wiele różnych skutków, niekoniecznie pozytywnych. To znaczy, doszliśmy już i w Polsce także, chociaż z pewnym poślizgiem w stosunku na przykład do sytuacji opisywanej przez tych socjologów w Niemczech, doszliśmy do momentu, w których tych festiwali jest zbyt wiele. Nie ma dokładnych szacunków, ale zdaje się, że około 200 festiwali muzycznych mamy w Polsce w ciągu jednego roku. Właśnie każdy gatunek muzyczny ma swój, a niektóre nawet kilka, no i szybko się okazało, że te festiwale są do siebie bardzo podobne. Znaczy cierpią na tą samą chorobę, są robione według tej samej sztancy. Bardzo często organizatorzy zapraszają te same osoby, tych samych wykonawców. No i właściwie te festiwale, czy wiele z nich, stają się eventami. Myślę tutaj o słówku event w bardzo pejoratywnym znaczeniu tego słowa. Znaczy taka raca, która wybucha na niebie, bardzo droga, po której nie zostaje prawie nic. Znaczy, wydane są pieniądze, zaangażowany był ktoś, ale nic nie pozostaje. A co miałoby pozostać? No myślimy sobie, że polityka kulturalna powinna jednak być nastawiona na pewną długofalowość, na przykład na aktywizację społeczeństwa. Trudno powiedzieć, że aktywizuje się społeczeństwo, które jedzie na przykład do Doliny Charlotte na festiwal dinozaurów. Tak, na kolejną edycję w festiwalu dinozaurów Rocka, albo gdy jedzie do Mrągowa na festiwal country, albo na podobne wydarzenia. I to nie jest tylko takie wrażenie, tylko rzeczywiście można pokazać, będące w mniejszości, ale jednak, festiwale, które aktywizują bardzo pięknie, bardzo dobrze od wielu lat. Na przykład takim festiwalem są festiwale, które wpisują się w promocję czytelnictwa. Rzecz bardzo trudna dzisiaj. Czy też promocję sprzedaży książek, jak ja na to patrzę. Są też takie festiwale, oczywiście. Czytelnictwo spada. Czytelnictwo spada, dlatego no mówię, że to są bardzo trudne przedsięwzięcia, ale jeśli one są dobrze pomyślane i nie są robione wyłącznie z nastawieniem na zysk i pod patronatem dużych firm, które handlują książkami, bo właściwie nie wydawców, to takie wydarzenie zasługuje na poklask. Wiele wydarzeń festiwalowych dzieje się też na prowincji. W miastach czy miasteczkach, a wręcz wsiach, gdzie nic innego nie ma. No i tutaj takim
blaskomiotnym przykładem jest chociażby Slot Art Festival, odbywający się w Lubiążu, na Śląsku, w takiej gigantycznej, poklasztornej ruinie, w której gabaryty wszystkie razem zliczone są większe niż Wawel. Jest to gigantyczna ruina i tam zjeżdżają się ludzie, którzy organizują niesamowity festiwal. Festiwal właśnie bez pieniędzy, festiwal, na który nie ma biletów, festiwal, na którym każdy może być współtwórcą. Jeśli pan się interesuje filmem, to może tam pan pojechać i zorganizować kino. Czy taki polski Burning Man? Tak, trochę to jest taka tradycja Free Festival, wywodząca się jeszcze z lat 70. od festiwalu na wyspie White. I to jest coś niesamowitego. To rzeczywiście są festiwale, które są nastawione na to, żeby w nich partycypować, żeby się czegoś uczyć, żeby konsumować coś, co bez festiwalu byłoby nam niedostępne. I odbywa się kompletnie bez gwiazd. Czyli te eventy, jak pan mówi, ta festiwalizacja sprawia, że oczywiście świetnie się bawimy, bo czy piknik country w Mrągowie, czy festiwal w Dolinie Szarloty, to jest na pewno świetna zabawa dla tysięcy osób, ale możliwe, to za mało za wkład. Tak, to oczywiście za mało za wkład, no bo można by się zastanowić, czy tych wielu złotówek zainwestowanych w jedno i drugie przedsięwzięcie, choć w Dolinie Szarloty to akurat są prywatne pieniądze, więc właściwie można powiedzieć, co nam do nich. No ale jeśli się tam angażują bardzo duże środki publiczne, no to pojawia się pytanie, czy przypadkiem nie dałoby się ich wydać lepiej. No i to jest właśnie bardziej generalna kwestia. No mamy od 2 lat w Polsce taką zmianę, która dotyczy też polityki kulturalnej. No i tutaj znów okazuje się, że chyba ulubionymi festiwalami władzy obecnej są te festiwale właśnie, które proponują efekt oazy. To znaczy zapraszamy kogoś za gigantyczne pieniądze. Najlepiej, żeby śpiewał i tańczył tak, jak my chcemy. No i festiwal się kończy, my zbieramy oklaski i myślimy, że zrobimy go za rok znowu. No ale nie wiem, czy to jest przypadłość obecnej władzy, bo jeżeli spojrzymy na historię różnych wydarzeń, to one właśnie budowały się wokół jakiejś zagranicznej gwiazdy sprowadzonej za gigantyczne pieniądze, a to Jean-Michel Jarre, a to Tina Turner, a to ktoś tam jeszcze. Czyli mieliśmy taką perełkę i teraz wokół tej perełki budujemy naszą podmiotowość. Tak było też, ale nie zawsze. No, odwołam się do 2 przykładów, z których jesteśmy w Poznaniu, lokalu. Z jednej strony Festiwal Malta, który wcale tak nie powstawał, bo powstawał w oparciu o lokalną, bardzo silną scenę teatrów studenckich alternatywnych na czele z Teatrem 8 Dnia oczywiście. No a z drugiej strony festiwal w Jarocinie, który być może akurat dzisiaj przeżywa nie najlepsze dni, albo mówiąc bardziej dyplomatycznie zawirowania, no ale też nie powstawał w oparciu o zagraniczne gwiazdy. A jeden przykład i drugi pokazuje, że może na tym podglebiu lokalnym, tak bez sięgania po drogocenne gwiazdy, wyrosnąć coś trwałego. To są ludzie, sztuka i pieniądze. O sztuce trochę mówiliśmy, że sztuka cierpi. A pieniądze? No to jest pytanie, właśnie dalszy ciąg tego pytania o politykę kulturalną. Co warto inwestować, jak sobie w ogóle wyobrażamy... No, że cholera, nie umie politykę powiedzieć, tylko politykę. No i tutaj znów trzeba by pewnie cofnąć się na przykład 10, mniej więcej 10 lat wstecz, kiedy zaczęto bardzo wyraźnie mówić już nie o kształtowaniu gustów, edukowaniu obywateli, tylko o przemysłach kultury. Taka terminologia zaczęła się pojawiać w rządowych oficjalnych dokumentach i zdaje się, że ona zaważyła na bardzo wielu sprawach, bo no jest tak, że słowa, których używamy, stwarzają rzeczywistość. No więc jeśli myślimy w kategoriach przemysłu, sprzedaży, popytu, no to szybko się okazuje, że najważniejszym podręcznikiem do myślenia o festiwalach będzie podręcznik marketingu. Do pieniędzy powrócimy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o godzinie 11.20, już za kilka minut, profesor Waldemar Kuligowski z Instytutu Technologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest Państwa moim gościem. Informacje o 11.20. Także proszę Państwa, kupa śmiechu jak na środę dziś. Radio Koncita.